Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich w Death Stranding, grze, na którą bardzo dużo osób czekało, grze, którą nie każdy rozumie, ale my się postaramy. Tak, zdecydowałem się, że wreszcie podchodzimy do jakiejś poważnej produkcji i przejdziemy sobie ją od początku do końca, więc zapnijcie pasy, bo będzie to długa, długa przygoda. I na samym początku dwa ustalenia, mianowicie gram w polskiej wersji językowej z pełną lokalizacją, czyli z pełnym polskim dubbingiem, bo uważam, że on jest naprawdę dobry, więc jeżeli komuś będzie to, kogoś to będzie kłuć w uszy, no to przepraszam. Druga sprawa, również ważna, w grze pojawiają się utwory licencjonowane, więc będę starał się je w jakiś sposób wycinać, omijać, wyciszać. Będę starał się znaleźć jakiś złoty środek, dlatego że YouTube nie będzie się z nami obchodził łaskawie, jeśli takie utwory wykryje w jakimkolwiek materiale. Nawet jeśli to jest materiał z gry, będzie on usuwany, wyciszany, blokowany. Będzie bardzo duży problem, żeby publikować na bieżąco, codziennie nowe odcinki, będzie trzeba się od tego odwoływać i tak dalej. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Będę starał się to zrobić tak, żebyście mieli całkiem płynny feeling z oglądania tych odcinków. Także lecimy. Nowa gra. Oczywiście poziom normalny. Wydaje mi się, że to jest całkiem okej. Okay. Linijki to dwa... O, nie zdążę tego przeczytać, bo to są takie... Takie szybkie wyświetlanie. Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który zrodził czas i przestrzeń. Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który wprawił pewną planetę w ruch. Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który dał początek nowemu życiu. A potem była kolejna. Mamy naszego kuriera. Którzy wszyscy śmieją się, że to jest symulator kuriera. Oczywiście, wszyscy powiedzą, Daryl. Ważnie. Spadła ta kozica, czy co tam było? Odzyskaj ładunek, a następnie poszukaj schronienia przed deszczem. Będę starał się troszeczkę nie... Znaczy, będę starał się nie wybiegać za bardzo w przód. W każdym razie deszcz. Deszcz też jest takim jakby jednym z głównych... jakby problemów tutaj. Mianowicie deszcz
powoduje to, że wszystko, znaczy przyspiesza czas, bądź też postarza wszystko. I między innymi jak gdzieś się kapnęło mi to na włosy, to też zrobiły się szare. Tak samo te wszystkie ptaki, które no, nie zdążyły uciec przed tym deszczem, również miały ten problem. Dobra, nie w tym kierunku, więc lecili w drugim. Gdzieś nam paczki z uciekły, zwłaszcza, że no niestety... A, o, tam jest kolejna. Jest. Chyba tam jest kolejna paczka, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale teraz trzeba by było w miarę bezpiecznie. No właśnie, stąd zejść. Węzeł... Aha, do węzła centralnego. Jest kolejna paczka, którą udało nam się zeskanować. Pani, która nam się pojawiła przed motocyklem, mam nadzieję, że nic jej nie jest. Oby. Ale no nasz motocykl raczej już się nie nadaje do tego, żeby nim podróżować, więc trzeba będzie podróżować pieszo. No i tak jak mówiłem wcześniej, wszyscy się śmieją, że ta gra to jest taki symulator kuriera. Mógłbym tam przeczekać ten deszcz. Ale uwierzcie mi, że nie do końca tak jest. Nie spłycałbym. Że razem szukamy schronienia. Zjeżyły się na rękach, na całym ciele, gęsia skórka.
można powiedzieć, było, że było blisko, co? To tak bardzo. Coś, co jeszcze w fabule oczywiście jest do wyjaśnienia, bo jest tu wiele do wyjaśnienia. Naprawdę. Historia, jakby uniwersum całe. Zamysł. Coś, czego jeszcze... z czym nie mieliśmy do czynienia. Także super jest poznawać coś nowego. Pierwszy rozdział, znaczy prolog w zasadzie tak naprawdę. Pierwszy rozdział, na który się... Chyba poszli. Co jest? Za mocno cię trzymałam? Łzy przez Hiralium. Czyli masz Dooms jak ja. Mam czynnik Dooms, ale słabszy niż twój. Który poziom? Widzisz ich? Nie, ale ich czuję. No to drugi. Co tu robisz? Nie chciałam zmoknąć, tak jak ty. Temporal minął. Jestem fragile. Tak, słyszałem. Serio? Sam Porter Bridges. Dostawca nadziei. Robaczki. Chcesz? Na temporalne kłopoty jedz kryptobioty. A, okej. A ja bez śniadania. Chcesz dla mnie pracować? Musi ci być ciężko. Tak? W twojej firmie chyba nie brakuje ludzi. Raczej zdrajców. Niewielu nas zostało. Mam tylko garstkę ludzi. A zresztą... ze mnie też mało zostało. Zmokłam od szyi w dół. Nic nie poradzę. Noszę przesyłki i tyle. Centrala Bridges. Do kuriera Sama Portera Bridgesa. Odbiorca czeka na dostawę. O, popędzają, tak? Nie jest takie proste, by dostarczyć paczkę po takich terenach. Idziesz do miasta? Uważaj. Oni zawsze w końcu wracają. Można się dziwić, że zmokła od szyi w dół. Jak ma taką parasolkę, co? Temporal przyspiesza to, co się dzieje, ale nie zmywa faktów. Nie uciekniesz przeszłości. Do zobaczenia. Samie Bridges. O, zniknęła tak samo jak puszczę przy walnięciu motocyklem. Czyli temporal. Słuchajcie, temporal, czyli ten deszcz chyba, te opady. Okej, ale nie mam jeszcze wszystkich odebranych przesyłek. Niestety. Prolog kurier. Dostawa środków nootropowych. Dostarcz co najmniej jedną przesyłkę środków nootropowych. Wskaźnik krwi to czerwony pasek. Gdy jest poziom spadnie do zera, sam umrze. Niebieski pasek wskaźnik kondycji. Im niższa kondycja, tym wolniej sam się porusza i trudniej jest mu utrzymać równowagę. Dobrze wiedzieć. Okej, kolejne
Paczuszki gdzieś tutaj są w pobliżu. Tam są kryptobioty. Tam mamy środki nootropowe. Ale zaraz, tam też jest jakiś jedna paczka. Oho, muzyka. Okej, pozwoliłem sobie przeczekać właśnie, w taki sposób będę chciał to troszeczkę omijać. Pozwoliłem sobie przeczekać ten utwór, który przygrywałby w trakcie podróży, no ale ja stanąłem, skończył się, więc możemy lecieć dalej. Swoją drogą, tytuły tych utworów macie zawsze wypisane, one zawsze się pojawiają zaraz przed rozpoczęciem. Jak ktoś chce, zawsze sobie może sprawdzić, jak on brzmi. Niesiemy na plecach, kurczę, kolejna paczka. Otrzymujesz lajki. No właśnie, bo donosząc te wszystkie paczki, otrzymujemy lajki. Do czego one nam będą potrzebne? Zobaczymy później. W każdym razie na całym tym tutaj świecie, na wszystkich tych terenach, znajdą się paczki również porzucone, które miały dotrzeć do jakiegoś miejsca, ale nie dotarły, no bo ktoś na przykład je zgubił. Jacyś inni kurierzy. To też właśnie będzie naszym zadaniem, znaczy będziemy się w zasadzie zastanawiać nad tym, czy mamy siłę i czas i miejsce na to, żeby podjąć kolejną paczkę i spróbować ją dostarczyć w zamian za szacunek, powiedzmy, jakiegoś konkretnego obozu, do którego dostarczymy tą paczkę, do którego miała być ona zwrócona, bądź też zaniesiemy ją, żeby ktoś inny ją wziął i dostarczył. Okej, i teraz tak, możemy sobie zeskanować teren przez wodę. Jeżeli mamy tutaj oczywiście niebieskie takie kropki, to jest bezpieczne, możemy sobie przechodzić. Tam jeśli byśmy poszli, no to jest oczywiście głębiej, pomarańczowe są dosyć problematycznym terenem, jednak no nie takie złe jak czerwone. Okej, aktualna liczba tych ładunków mamy 3x4. Zastanawiam się, czy jeszcze jakiś ładunek po drodze znajdę, bo fajnie by było znaleźć wszystkie. A jest, chyba tam. Pytanie, czy to jest ten ostatni, jakby popularny, czy to jest taki, który ktoś kiedyś gdzieś zostawił. Dobra, może sobie tam podejdźmy. Także warto skanować ten teren co jakiś czas, żeby zobaczyć, czy faktycznie jakiś teren nie jest na tyle problematyczny, żeby się po nim wspinać, no bo wiadomo. A jednak to obciążenie robi swoje. Teraz zobaczymy jeszcze, bo tak, bo to są eski, tak? Porzucony ładunek, dysk z mediami. To są eski, więc one są lekkie. Zobaczmy, czy pokazuje nam, ile mamy obciążenia w tym momencie. Tak, 21 na 120 kg. Czajcie, że gość może nosić 120 kg. I to w różnych miejscach, na plecach. A właśnie, a propos... Nie mamy jeszcze dostępu do ładunku, bo bym sobie rozmieścił jakby te pakunki, które mam na plecach, w jakiś taki w miarę sensowny sposób, żeby zachowywać balans. O, jest kolejna paczka, super, czyli będzie ta czwarta. Zachowywać balans, bo jak wiecie, nasz sam potrafi się przewracać z tym wszystkim, tracić, gubić, obijać te paczki. No i oczywiście w takim gorszym stanie będą docierały, więc... Będzie oczywiście o wiele gorsza ocena za taką dostawę. A tego byśmy nie chcieli, bo jednak to my jesteśmy tą nadzieją ludzkości. I jak to wcześniej wspomniała, jakoś to ładnie nazwała, że jesteśmy niezastąpieni, czy coś takiego, prawda? Ta kobieta. Więc utrzymajmy renomę i starajmy się te paczki dostarczać w miarę nienaruszonym stanie. Okej, tutaj mamy chyba bardziej problematyczny teren, chociaż z tego co widzę... Tutaj mamy kawałek pomarańczowego. Ojojoj. Sporo. Okej, dobra, to pójdę w to miejsce, gdzie jest niebieskie. Zobaczcie, jak on brodzi w ogóle w tej wodzie pod prąd. Jest. Dobra, wolałbym jednak nie zahaczać o to takie... Niektóre w ogóle pakunki będą o tyle problematyczne, że na przykład nie będzie można ich zamoczyć. Więc no, w tym momencie, jeśli chodziłem tam gdzieś po kolana, po dupę, po pas w wodzie, no a pakunki są na moich plecach powyżej, więc o tyle byłoby ok. Jeśli byśmy się przewrócili, no to by był wtedy większy problem. Środki nootropowe i to są te fabularne, więc zabierajmy ze sobą. Mamy 4x4, 23 kg na 120, więc nie jest jeszcze tak źle. Uwierzcie mi, że później będzie on wyglądał naprawdę jak Robocop z tym wszystkim.
Te początkowe w ogóle fazy gameplayowe, początkowe fazy gdzieś tam niektórych cutscenek były w różnych trailerach, gameplay trailerach i tak dalej, więc no, na początku, jeśli ktoś śledził całą historię tutaj tego Death Stranding, to... O Jezu, to jest jakieś ciężkie, straszne. Rozpoczynam skan. Ładunek zgodny. Dziękuję. To możecie nie mieć jakby, wiecie, takiego wow i zaskoczenia. Chociaż to oczywiście to wszystko będzie jakoś ładnie, spójnie opowiedziane. No i teraz to jest dosyć duży problem, prawda? Z tym pakunkiem, 70 kilo na plecach. No, mało kto chyba z takim obciążeniem na plecach chodzi, co? Spróbujmy jeszcze pobiec z tym wszystkim. O, niestety, nie da rady. Za ciężkie. No ale dobra, tutaj mamy akurat punkt, w którym możemy to odstawić. Węzeł centralny, którego mamy dostarczyć tak naprawdę chyba wszystkie paczki. Czyli terminal. I zrealizuj dostawę. Oczywiście, że tak. I przewidywana lajki 40-40. Zatwierdzamy wszystko, oddajmy. Co tak długo? Legendy nigdy się nie spóźniają. Musiałem przeczekać burzę. Sama sobie noś. Chyba sporo przeszedłeś. Na szczęście nasz towar jest cały. No, nie spieszyłeś się. Ale poza tym wszystko gra, tak więc... Świetna robota. Czekamy na kolejną dostawę. Na kolejną, to znaczy jaką? Okej, okay, wyniki tego zlecenia, zobaczmy. Wszystko zostało dostarczone w nienaruszonym stanie, więc dostaliśmy ocenę awesome, czyli eskę, 186 lajków. I super. No i jeszcze, aha, dostarczyliśmy chyba te dwa pakunki, które były gdzieś tam pogubione, znaczy zgubione, porzucone. Także też lajki nam tutaj wpadły, 126. No i ocena kuriera nam wzrasta cały czas. Waga dostawy. Ładunki jeden lub więcej. Średnie uszkodzenia i premie. Super. Jaki będzie poziom? 6. Ok. Zlecenie dla Sama Portera Bridgesa. Priorytet pierwszy. Priorytet pierwszy. Rozumiem, że pierwszy to znaczy, że ważny. Monster Trucku nie wyszło. Igor, utylizacja zwłok. Sam Porter, tak? A, miałem się nie dotykać. W papierach było, że masz jakąś fobię. Utylizacja zwłok? Co się stało? Chodź, musimy się sprężać. Opowiem ci po drodze. No dawaj. Utylizacja zwłok. Jak to pięknie brzmi. Czym się zajmujesz? Utylizowaniem zwłok. I tak, oto sam nasz klient. Ma fobię przed dotykaniem. Przed byciem dotykanym. Ma randkę w spalarni. Kiedy dokładnie zmarł? Nie powiem ci co do minuty, ale będzie coś koło 40 godzin. A co z kwarantanną? Nie było. To samobójca. Ach, Jezu. Dobrze, że go znaleźliśmy. Od razu poszedł do chłodni, ale kto wie, kiedy zacznie gnić. Gdzie go zabieracie? Do najbliższej spalarni na północ. Pełno tam wynurzonych. Nie da się gdzie indziej? Da się, ale nie ma czasu. To może lepiej spalmy go tu, na miejscu.
I rozsiejemy Hiralium nad całym miastem? Nie ma opcji. Zawsze lepsze to niż jazda do spalarni. Ej, uda nam się. Potrzebujemy tylko kogoś jak ty. Z Dooms. Jest już w pierwszym stadium martwicy. Niedługo będziemy tu mieli krater. To jak będzie? Pomożesz nam? No to Bridgesi podejmują współpracę z samym Porterem. Sam. Mów mi sam. I nie widzę wynurzonych. Tylko czuję. Dlatego mamy też to. Łącznikowe dziecko. Z nimi, z tobą, przemkniemy im pod samym nosem. Były to, o czym wszyscy zawsze mówili, nie? Że za każdym razem prawie zdycham. No, w końcu łączysz się z drugim brzegiem. Mnie też to przeraża. Jedziemy! Największe kontrowersje. Noszenie dziecka w jakimś inkubatorze czy coś takim. Korzystanie z jego umiejętności. Swoją drogą, gra ma też bardzo długie cutscenki, więc czasami będzie oczywiście to tak przedłużone, żebyście wszystko mogli zobaczyć. To odcinki mogą czasami być naprawdę długie, jak się natknijmy na jakąś cutscenkę, zwłaszcza. Ale dobra, mamy do gościa do spalenia. Nie możemy spalić nad miastem. Za mojego dzieciństwa wszystko było inne. Tylko w spalarni. Mieliśmy swój kraj. Mogliśmy jeździć, gdzie nam się żywnie podobało. Nie musieliśmy zatrudniać kurierów. Były autostrady, samoloty. Mogliśmy zwiedzać świat. I co z tego zostało? Pewnie nic. To co widać, wdarcie śmierci nas pokonało. Rozpierdoliło nas w drobny mak. A jak ktoś miał szczęście i nie zdechł, to zaraz potem przyszedł temporal. I jeszcze te pojebańce z plaży. Nie wiadomo, czy to żywe, czy martwe. Wszystko w jednym. Nic dziwnego, że praktycznie wszyscy ludzie zadekowali się w miastach i zaczęli potrzebować pomocy kurierów. Aha. No kurwa mać! Tęcza! Tak daleko do tej spalarni? Zaraz się wylęknie. Kurwa. Musimy się przez nich przebić. Ogólnie polecam szybciej, jakby co. Musimy ruszyć! To mogło pójść nie tak, co? Co? Widzisz coś? Nie. Nic. Tak zupełnie nic. Eudek nie miał się kiedy zepsuć. Thank you.
te łapy to my już znamy. Krew akurat i potwory to nigdy nie jest dobre połączenie. Tego przetransportować do spalarni. A mieliśmy się spieszyć. To jest ten moment, w którym on mije, czy coś? Co się objawia? Mu się nie udało. Pomyślcie, co takiego strasznego musi im się stać, jak ich dorwą, że oni sami siebie chcą zabić.
Blizna w ogóle. To jest strasznie creepy. Takie osoby wiszące w powietrzu, jakieś takie kupce, nie? Death Stranding. Spoko. To wyglądało jakieś całkiem dorodne Cthulhu. Sam jest repatriantem, co oznacza, że po śmierci potrafi wracać do życia z miejsca znanego jako skraj. Gdy się tam znajdziesz, podążaj za splotem, by zaprowadzić duszę sama do jego ciała, dzięki czemu kurier odzyska życie. To jest, patrzcie, repatriacja. Dostaliśmy. Szkawie. Można by było powiedzieć, że jesteśmy jako tako nieśmiertelni? Wracamy do życia za każdym razem? Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który zrodził czas i przestrzeń.
Potem była kolejna. Eksplozja, która będzie ostatnią. Ta eksplozja powstała przez to, że nie zostały spalone zwłoki, w sensie... Jeśli kogoś się nie spali i zgnije, tam chyba te 48 godzin, tak mówili, tam 43, coś takiego, to... No właśnie, mówili o tym, że nie chcemy mieć tej krateru. Nie dowieźliśmy zwłok. Shit. I zmiotło prawdopodobnie, no, całą okolicę. Niestety. Coraz mniej punktów jest, pomiędzy którymi możemy nosić przesyłki. No, to też na nasz biznes to robi tak średnio, bym powiedział. Jestem nadal ciekawy, dlaczego ludzie, którzy umierają, no, mają skłonność do takich wybuchów, tak? Czym jest to konkretnie spowodowane i czy da radę tego uniknąć? Pierwszy. Bridget. Kajdanki. Już widzieliśmy te kajdanki. U tej kobiety, której pierwszym... Jakie to uczucie powrócić do świata żywych? Donieśliśmy przesyłki. Jestem lekarzem. Koronerem. Byłych. Mów mi, Deadman. Zmarli są mi bliscy. Choć nie tak jak tobie. Sam osobiście nigdy jeszcze nie umarłem. Raczej bym tego nie ruszał. Nie znam się, ale wiem, że to dla twojego bezpieczeństwa. Spójrz. Jestem tu więźniem? Te kajdanki... Nie wiążą nas, tylko łączą ze wszystkimi wokół. Nas? Bridges. Nas. Nas, Bridgesów. Jedyną nadzieję ludzkości na przyszłość. Albo, mówiąc dokładniej, na przetrwanie. Ta. Gdzie jestem? Która godzina? Popatrz. Przyciśnij kajdanki do skóry. O tak. Spokojnie. Twoje ciało nawiązało wyjątkowo dobre połączenie. Patrz, patrz. Kajdanki będą cię monitorować przez całą dobę. To znaczy, my będziemy. Pomożemy ci. Zaraz, jak to? Dwa dni? Kiedy spałeś, pobraliśmy od ciebie próbki... płynów ustrojowych. Okej. Okay. Jesteś repatriantem. Kimś bardzo wyjątkowym. Co z gośćmi z utylizacji? No, węzeł centralny zniknął. Przestał istnieć. Koniec gry i tyle. Został po nim krater. Jedyni ocalali z tej katastrofy to ty, co zrozumiałe. I twój zepsuty łącznik. Nic mu nie jest? Musimy się go pozbyć. Przestał działać. Nie przyda się. Wszyscy zginęli. Nie tylko goście z utylizacji. Mój zespół, siedziba, całe w Redefort. Każda żywa istota w centralnym. Jesteśmy teraz... w węźle stołecznym. Tu będzie nasza nowa siedziba. Sudbury to chyba najlepszy wybór. Ale straciliśmy prawie cały zespół wdrożeniowy.
Nie zdołali wiele zdziałać w ciągu 2 dni. Mamy tu niezły bajzel. Na szczęście dyrektora i jego ekipy nie było wtedy w mieście, więc przynajmniej mamy rozkazy. Chciałbym dać ci więcej czasu, ale mam dla ciebie zadanie. Ten ślad został ci po repatriacji? A skąd masz ten drugi? Kobieta w jaskini. A? Ta, która nas ostatnio dotknęła, nie? Żeby uchronić nas. Masz hafefobię. Nic dziwnego, że podróżujesz sam. Nikt cię nie dotyka. Będę się starał bardziej uważać. Dobrze, chodzi o pilną dostawę. Prezydent potrzebuje morfiny. Dostarczysz ją? Jaki prezydent? Nie ma już państwa. Mówisz o burmistrzu centralnego? Nie, nic nie wiesz. Ameryka nie umarła. Prezydent jest w ostatnim stadium raka. W ciężkim stanie, ale wciąż mamy czas. Dlaczego ja? Posłuchaj. Zrób to, a wszystkiego się dowiesz. Sam to zrób. Chętnie, ale mnie tu nie ma. O, hologram. Jak miło. Przepraszam. To tylko chiralogram. A, chiralogram. Okay. A teraz czas na łzy. Reakcja na transmisję chiralną. Jestem na oddziale izolacyjnym, w dużym, trójkątnym budynku. Tu masz morfinę. Bridges podejmuje właśnie współpracę z samym Porterem. Daj spokój. Macie tam morfinę. O co tak naprawdę chodzi? Tak naprawdę, prezydent USA chce się z tobą widzieć. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście jakby szpy. Spełnisz takiego życzenia? Na jego czole. Na całej linii. Dziwne. Dobry wybór. W takim razie widzimy się na oddziale. Taki trochę transporter z nas. Tego odnosić się do filmu. I widzieliście... Na stole były Monster Energy. To jest w ogóle hit, że puszki Monsterka pojawiły się właśnie w grze. To jest jakaś współpraca, nie? Większa. Za gry. Z Kojimą. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Okej, bierzemy to na plecy, nie? Witaj, sam Porter Bridges. I teraz tak, czy my mamy mapę? Teraz mamy mapę, okej. Okay. Cel jest, nie jest taki odległy, bo musimy tak naprawdę przejść przez cały ten węzeł, bo po poprzednim, no to jest chyba to. To jest chyba ten krater, co zostało po poprzednim miejscu, w którym pracowaliśmy. No. Okej, okay, dobra. Oho. Zlecenie dla sama Portera Bridgesa. Znowu? Morfina ma być dostarczona na oddział izolacyjny i natychmiast podana pani prezydent. Wskazówki. No dobra, ale tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Pierwszy, jak widać, długi, o czym mówiłem właśnie o tych cutscenkach, które są mega, mega długie. Także dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że was zaciekawiło i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną troszeczkę dłużej. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Do zobaczyska. Na razie. Już jutro.